Daliście dupy na 80 tysięcy. Tyle towaru skradziono przed świętami. Jak dzisiaj zginie jedna paczka gumy do rzucia, to od nowego roku zmieniam firmę ochroniarską. Ściągnę z pensji każdemu, jeżeli coś zginie z jego rewirów. Dzień dobry, o co chodzi? Proszę z nami. No nie rozumiem. Musimy wyjaśnić jedną sprawę, to nie potrwa. Ale o co chodzi, panowie? Prosimy z nami. Wszystkim ułatwiłoby, gdyby pan po prostu przyznał się do winy. Nie rozumiesz, człowieku, że ja nic nie ukradłem? Rozbieraj się. Po usłyszeniu sygnału zostaje wiadomość. Ludzie, no co wy robicie? No. Mam nadzieję, że tego nie nagrywacie. Bez obaw. Chcę natychmiast mówić z żoną. Proszę się uspokoić. Stąd wyjść. Proszę. Uspokój się! Mój mąż musi tutaj być. Musi być w tym sklepie. Sama pani widzi, że nikogo tutaj nie ma. Jakby był niewinny, pobiłby nas? Rozbiłby ci barwy, synku. Nie mów do mnie, synku, bo nie jesteś moim ojcem. Idę do kierownika. Nie mogło mu się przydarzyć nic złego, no bo natychmiast byśmy o tym wiedzieli. Gdzie on jest? Jego tutaj nie było, jasne? Dlaczego szuka go żona?